wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać mało reprezentatywne miejsce w swoim ogrodzie, którym jest kompostownik. Każdy z nas ma kompostownik, każdy z nas wyrzuca odpadki. Chciałbym pokazać, co robią dżdżownice kalifornijskie z naszymi odpadkami. Oczywiście, jak zawsze w swoim filmiku, pokazuję już etap końcowy. Drażni mnie to w innych filmach, że ktoś coś pokazuje, zaczyna jak się robi pewne rzeczy, a potem nie pokazuje efektu końcowego. U mnie jest odwrotnie. Najpierw zobaczycie, jak wygląda sam koniec produkcji kompostu. Tak naprawdę werni kompostu. Pryzma ta została założona 3 lata temu. Systematycznie dokładamy odpadki organiczne, pochodzenia zwierzęcego oraz odpadki kuchenne, resztki roślin, chwasty. Może najpierw najważniejsza rzecz przy kompostowaniu. Zabezpieczenie kompostu od kreta. Tutaj mamy starą siatkę. Na samym dnie kompostu zawsze kładziemy coś takiego, z tego względu, że jeżeli nie położymy, nie zabezpieczymy dna, wejdzie kret i zje nam dżdżownicę. Teraz pokażę, jak wygląda sam humus. Jego wygląd zależy od tego, co dajemy jeść dżdżownicom. Jeżeli będą to na przykład jakieś marchew, jabłka albo jakieś takie odpady pochodzenia owocowego, ten kompost będzie dużo ciemniejszy. W naszym kompoście jest bardzo dużo piasku, z tego względu, że część obornika jest od kur, od owiec, od kóz i był on grabiony na wybiegu i widać tutaj po prostu resztki, drobinki piachu, którego nie przerobiły dżdżownice. On jest teraz mokry, tak naprawdę kompost powinno się na sam koniec, werni kompost na sam koniec powinno się przesiać. Ja tego nie robię. Co robimy w naszym gospodarstwie z kompostem? W związku z tym, że mamy szkółkę roślin, część wykorzystujemy do posypywania roślin, część po prostu wysypujemy na pole pod rośliny zamiast obornika. Jedna wada werni kompostu jest taka, że w dojnicy bardzo szybko on wysycha oraz wiatr, który wieje, powiedzmy, że tak jak dzisiaj, powoduje to, że część jego jest wywiewana. Widać schodzące chwasty. Co do chwastów, czasami oglądam jakieś filmiki na YouTube i widzę, jak ludzie wrzucają chwasty przekwitnięte lub kwitnące chwasty do kompostu. Nie jest to prawdą, że dżdżownice zjedzą nasiona. Nasiona w glebie potrafią leżeć kilkanaście sezonów i wystartują nam w takim momencie, kiedy to będzie niepotrzebne, czyli wtedy, kiedy go użyjemy. Może teraz tak, nakręcimy oddzielny filmik, jak założyć kompostownik taki domowy i jak hodować dżdżownicę. Dzisiejszy filmik ma Was zachęcić do kompostowania. Pokażemy może najważniejszą rzecz, czyli robale. Przyniosłem z innej pryzmy pół wiaderka robaków razem z pokarmem, który jedzą. Odchylimy, zobaczmy, co one tam robią. Głównym pożywieniem tej jesieni są jabłka, z tego względu, że jabłka spady kosztują 17 groszy, więc tych jabłek jest dużo. W większości tak wyglądają właśnie nasi podopieczni. Część dżdżownic, nie ukrywam tego, że odsprzedajemy. Widać tutaj, jak dżdżownice zajadają po prostu jabłko. Zostaje sama skóreczka, miąższ jest wyjadany. Żeby dżdżownice zaczęły cokolwiek jeść, musi to być w formie, tutaj widać następne, jakieś jabłuszko.
które zostało po części zjedzone. Tak wyglądają, są większe, mniejsze. Powiem wam tak, że po prostu część ludzi myśli, że kupując gdzieś tam na Allegro jakąś niewielką ilość dżdżownic, wszedł do olbrzymiego kompostownika, od razu będą mieli jakiś efekt. Ten cykl kompostowania jest długofalowy. Jeżeli mamy dużo dżdżownic, tak jak ja, i na dużą pryzmę zostaną one wyniesione, to będą one robić szybciej robotę, a tak naprawdę będą one przerabiać duże ilości, bo jest ich dużo. Jeżeli mamy mało dżdżownic, musimy poczekać, aż one się rozmnożą, a nie tak jak niektórzy myślą, że wpuszczą niewielką ilość i zaraz będą mieli wermikompost. Co do samych warunków hodowli, myślę, że to zrobimy w kolejnym odcinku. Możemy się im jeszcze przyjrzeć, zaraz zostaną wyniesione. One z tej pryzmy zostały odebrane na zasadzie sitka z pokarmem, tak? Jak dżdżownice przestają mieć pokarm, zaczynają go po prostu szukać i idą w to miejsce, gdzie jest wyłożony pokarm. Tak samo tutaj w jednym miejscu wysypaliśmy trochę świeżego kompostu, trochę zgnitych jabłek, one po prostu przeszły, zostały zabrane na taczkę i przewiezione na inną pryzmę. Zapraszam do oglądania moich kolejnych filmików. Jeżeli będą jakieś pytania, to chętnie odpowiem. W następnych filmikach pokażę od samego początku, jak założyć kompostownik, jak o niego dbać, w którym miejscu powinien być usytuowany i najważniejsze, jaką wilgotność utrzymać w kompostowniku, bo co jest najważniejsze przy hodowli dżdżownic? Tlen oraz wilgotność, tak? No i najważniejsze, zgnite odpadki. Dżdżownice nie mają zębów, więc nie przerobią nam, jak tutaj gdzieś było widać, kawałek ziemniaka. On będzie musiał przegnić, żeby został zjedzony, więc ten czas też jest, cykl jest długofalowy. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejne filmiki.